Kolejny trudny mecz rozegrali szczepiorniści MKS Grudziądz z Energetyk Gryfino. W pierwszej części spotkania zawodnicy zachowywali się tak, jakby nie chcieli wygrać tego meczu. Jak mówi Sylwester Ziłkowski, trudno wyjaśnić to, co robili zawodnicy w pierwszej połowie zawodów. Wiedzieliśmy, co będzie grał przeciwnik. Rozmawialiśmy o tym na treningach, ale od wiedzy do czynu daleka droga. Mecz mimo negatywnego wyniku dla Grudziądza bardzo ciekawy. Spotkanie zapełniły spektakularne akcje, tworząc ciekawe widowisko sportowe. Ostateczny wynik 30 punktów dla MKS Grudziądz i 39 dla Energetyk Gryfino. Dzisiaj porażka, ale też lider nie byle jaki. Lider był, mecz był do wygrania, ale jak się gra 30 minut na stojąco, nie wykorzystuje się sytuacji stuprocentowych, w obronie się odpuszcza, no to był efekt taki. Gdyby zagrali tak, jak zagrali drugą połowę, zupełnie inny przebieg meczu byłby.